Marki. Co dzisiaj w Rokitnie się dzieje? Ćwiczenia KSRG, ćwiczenia zgrywające, powiatowe, udział Ochotniczych Straży Pożarnych i jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Centrum Rokitna, dwa epizody. Pierwszy to jest pożar zabytkowego kościoła parafialnego w Rokitnie. Drugi epizod, wybuch substancji niebezpiecznej w pracowni chemicznej w szkole podstawowej imienia Jana Pawła II w Rokitnie. W ćwiczeniach biorą udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, 15 jednostek z całego powiatu bielskiego, jak i również 5 jednostek z Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo się cieszymy, że tylu druhów strażaków bierze udział w tych ćwiczeniach, a jest to Centrum Rokitna, Centrum Gminy Rokitno, gdzie skoordynowanie różnych służb w przypadku jakiegoś zdarzenia, niebezpieczeństwa jest bardzo trudne. Dlatego też w tym roku zgłosiłem właśnie akces, aby takie ćwiczenia powiatowe odbyły się właśnie w Rokitnie. To jest bardzo duże przedsięwzięcie. One powstało z inicjatywy. Tak, powstało z inicjatywy mojej. Zaproponowaliśmy właśnie dla Państwowej Straży Pożarnej, aby takie ćwiczenia przeprowadzić. Od 2010 roku są to już trzecie ćwiczenia w naszej gminie. Pierwsze ćwiczenia odbyły się w Sanktuarium Błogosławionych Męczenników w Pratulinie. Później mieliśmy ćwiczenia niebezpiecznego wybuchu na stacji paliw w Rokitnie. Obok jest Urząd Gminy Rokitno, budynek pensjonatu. A więc bardzo się cieszymy, że po raz trzeci w naszej gminie Rokitno ćwiczenia powiatowe są organizowane u nas. Kościół parafialny to zabytek, drewniany kościół, a więc niebezpieczeństwo, zagrożenie przy jakimkolwiek zdarzeniu pożaru jest ogromne. Cel tych ćwiczeń jest właśnie taki, żeby skoordynować wszystkie służby, a mamy tutaj jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, mamy policję, mamy pogotowie ratunkowe, a więc przedsięwzięcie jest ogromne i ogromne wyzwanie dla przygotowujących te ćwiczenia funkcjonariuszy z Państwowej Straży Pożarnej, dla których serdecznie dziękuję. Dużo wysiłku na pewno to kosztuje, ale też myślę, że opłaca się. Oczywiście lepiej ćwiczyć niż później stanąć przed jakimś zagrożeniem i brać udział w akcji. Prewencja zawsze jest wskazana i jestem szczęśliwy, że dzisiaj mamy tutaj to ogromne wydarzenie, to ogromne przedsięwzięcie w centrum Rokitna, w centrum gminy Rokitna.
momencie. Co dzisiaj tutaj Państwowa Straż Pożarna w Rokitnie robi? Co tutaj się dzieje? Na dobrą sprawę to nie tylko Państwowa Straż Pożarna. Mamy ćwiczenia zintegrowane dla służb ratowniczych, dla systemu KSRG. Druhowie i strażacy państwowi ćwiczą założenia, które były zadane przez Wydział Operacyjny. Mamy dwa założenia na dzisiejszej miejscowości. Jeden epizod to było pożar kościoła i budowa magistrali dostarczającej wodę z punktu czerpania. Drugi epizod za moment się zacznie na terenie szkoły podczas zajęć pracowni chemicznej. Doszło do niekontrolowanego wybuchu. W momencie, kiedy chwilowa nieobecność nauczyciela była, doszło do zmieszania większej ilości substratów. No i doszło do wybuchu niekontrolowanego zagrożenia w klasie dla młodzieży i szkoły. Czemu takie działania mają służyć? Po pierwsze, sprawdzamy alarmowanie jednostek systemu krajowego ratowniczo-gaśniczego. Chcemy zobaczyć, czy oprócz udziału w ćwiczeniach, do tej pory wyszkolenie pozwala na wykonywanie jednostkom samodzielnych działań, a także we współpracy. Wiadomo, że tego typu ćwiczenia generują za sobą dużą liczbę zastępów i mamy do sprawdzenia, czy w takiej ilości sił i środków mamy możliwość prowadzenia skutecznych działań. Każde ćwiczenie pozwala nam wygenerować określone wnioski i czasami podczas tych ćwiczeń są zdarzenia pozytywne, ale także zdarzają się jakieś drobne potknięcia i po to, żeby na przyszłość je wyeliminować, musimy je sprawdzić, czy wyszkolenie do tej pory przynosi określony skutek, czy zmieniać ewentualnie metodę ewentualnego szkolenia, czy też robić więcej ćwiczeń po to, żeby można było prowadzić bezpieczne działania. Ewakuacja, ćwiczenia, wielkie wydarzenie, między innymi próbna ewakuacja naszej szkoły. No co roku musimy organizować próbne ewakuacje i to robimy, już w tym roku szkolnym mieliśmy, ale teraz taka profesjonalna, bardzo przydatna. Myślę, że uczniowie zobaczyli, jak wygląda taka właściwa ewakuacja ze szkoły.
praca służb mundurowych no, bardzo, bardzo sprawnie przebiegała. Były jednostki straży gminnej i nie tylko gminnej, spoza z innych gmin, ale to pan wójt na pewno przedstawiał. Były dwie karetki pogotowia, policja, także wszystkie jednostki sprawdziły się wzorowo. Był wybuch substancji chemicznej w pracowni chemicznej. Uczniowie klasy ósmej byli poszkodowani, a właściwie było poszkodowanych 9 osób. 8 uczniów i 1 nauczyciel. Był alarm, wycie syreny. Bardzo poważnie podeszliśmy do tej ewakuacji. Tutaj chciałabym podziękować pani Ani Tur za sprawną organizację, która jest odpowiedzialna, współodpowiedzialna za przeprowadzenie ewakuacji w szkole w Rokitnie. Wszyscy uczniowie wyszli na zewnątrz i dostosowali się do poleceń, zaleceń osoby przewodniczącej. W stronę pana wójta składam serdeczne podziękowanie za organizację ewakuacji w szkole i nie tylko w szkole, w gminie. Dziękuję wszystkim jednostkom Straży Pożarnej, jednostce komendantowi Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, komendantowi Policji w Janowie Podlaskim i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej ewakuacji. Serdeczne podziękowania. Zostaliśmy, prawda, skierowani przez PSP z Białej Podlaskiej na ćwiczenia w Rokitnie, które polegały na, prawda, przećwiczeniu jednostek, podawaniu wody na odcinek kilometra i 300 metrów. Końcowym efektem miało być zgaszenie, prawda, wieży kościoła. I jak oceniasz to, co dzisiaj robiliście? Jak wyszła praca? Bardzo fajne, zgrane ćwiczenia, przemyślane. Przede wszystkim takie ćwiczenia przygotowują nas do zdarzeń w przyszłości. I przyda się. Myślisz, że po prostu uczycie się, tak? Tak, jak najbardziej. Dziękuję kolegom z Komendy Miejskiej właśnie za zaangażowanie, za organizację, za przygotowanie dokumentacji ćwiczeń i wszystkim, którzy ćwiczyli, wszystkim druhnom z jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz z Państwowej Straży Pożarnej z Białej Podlaski za udział. Cieszę się, że nikomu się nic nie stało, chociaż mieliśmy różne trudności związane, ale to już mówię wewnętrznie, pan komendant z kolegami sobie przedyskutują te sytuacje, ale cieszymy się, że nikomu się nic nie stało. I tak jak pan komendant i pan wójt wszystkim życzył wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Strażaka, ja również chciałbym we własnym imieniu, ale tak jak mówiłem, w imieniu lubelskiego komendanta wojewódzkiego życzyć tyle wyjazdów, co powrotów i szczęścia, pomyślności w życiu zawodowym, ale również w życiu osobistym, bo to jest najważniejsze, żebyśmy później byli szczęśliwi w życiu osobistym, wtedy jest i szczęście w jednostkach. Bardzo dziękuję. Powtarzam, im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej w boju. I tego wam życzę. Także wszystko dobrze było i żeby zawsze tak było, nie tylko na ćwiczeniach, ale i przy akcjach, żebym ja był, ale no czasami ktoś musi się wyspowiadać, bo to, ale tak, żeby nie musiał szykować, bo zobaczcie, jesteśmy w dobrym towarzystwie, nie? Przez parkan tylko, że, ale tam się na razie jeszcze nie wybieramy. I obyśmy nie szybko. Gratuluję wam tych ćwiczeń, bo wiedziałem, jakie one będą, a to jest konieczne, żeby ćwiczyć.